Okej, okay, odkryliśmy w takim razie sobie ostatnią drogę do Mulandiru. I teraz właśnie zmierzamy do tego miasta. Zobaczymy, co tam się kryje i czy odkryjemy odpowiedź, skąd pochodzi ta gorączka, która atakuje wioski i całe Eo w zasadzie. Many tales have been told about Mulandir, the lost city of the Shapers. While some scholars go so far as to doubt its very existence, others claim that it was a utopia, an unconquerable city in a valley of never-ending summer. However, they all agree on one thing. Whoever finds it will go down in history. By Nihalf, we've found it. This is amazing. I agree. Now where could we find clues about the Bloodburn? Iskram? Huh? Did you say something? I said, where should we start searching for clues? We need to find out more about the song. Ah, the song. Yes, of course. Do you think we could rest for a moment first, though? I'd like to take some sketches of this place. Proszę bardzo, krasnolud archeolog. Na grzebaniu w ziemi się uzna, więc... pięknie tu, ale czas nas goni, żarty sobie stroisz, doskonały pomysł i mi się też ten podoba, więc... W ogóle to wygląda na elfie, natomiast ten zmiennokształtny, który się przed nami pojawił, wyglądał raczej na orka. Well, how about we go back to Everlight and get some charcoal first? It's not as if we're in a hurry. You're mean. All right. I guess you have a to point. Było takie ironiczne. The only problem is, deciphering the shape or tongue isn't an easy task. We can't just walk in here and expect to find the answers we're looking for. Then what do you suggest? I assume the Nexus would be the best place to start. The heart of the city. Nexuso? The Nexus? Long story. In short, it's every Shaper City's core. It's where they drew the energy for their constructions from, where they created their devices, and where they stored their knowledge. All right then, let's go. Just give the word. Okej, no i wskoczymy nam punkty umiejętności. Podejdziemy sobie w każdym razie do kamienia, uruchomimy go runą, którą otrzymaliśmy. Mamy cały czas 6 ładunków i myślę, że... Najpierw gubiny, potem elfy tego krasnoluda też chcesz zamęczyć, ale on sam jest chętny! Nie protestuje, on jest wręcz w niebo wzięty. Boże, palmy nawet tutaj mają, proszę bardzo, a to wszystko jest... Sounds like a plan. No to jest jakaś jaskinia w podziemiach, kurczę no. Czy możecie tutaj wejść? Dziękuję bardzo. Piaski nawet, patrzcie na to. Jezu, już nie mogę się pilarsu tu czekać. Understood. Uuu, ej, zobaczcie, oni mają takie same te, tylko nie niebieskie, tak jak my. Jak to się nazywało? Boże, palantiry chciałam powiedzieć. Ja jestem po prostu, wiecie, spaczona już, władco pierścieniem po prostu. A tędy nie możemy przejść. Okej, okay. Trzeba zrobić zapis, żebyśmy nie... Apetyt na władzę. Przynieść królowi goblinów goblinie mięso. No dobra, czyli zapisujemy gierkę i idziemy tam do tego gościa pogadać. Ciekawe, co nam powie. Jeszcze w międzyczasie coś takiego nudnego. Bidul. Misioła, ty nie wdzięczniku. Co my mamy tutaj? Punkty atrybutów i punkty zdolności po 1. Budowa 7, zręczność 1, inteligencja 3. Jemu się też trochę przyda, ponieważ ma ten elementalizm i kształtowanie ziemi. Ja bym dała właśnie w inteligencję teraz, tylko czy mu się to przyda, bo jednak nosi miecz lub miecz i tarczę. Siła woli. Tylko mam mało. 30, jednak więcej od nas. Ta ma 28. O kurde. Zadziwia mnie ten krasnolud coraz bardziej. No dobra. My tutaj, w co my możemy dać? Co to jest? Rządzę krwi.
Zwiększa regenerację skupienia, kiedy energia spadnie ci poniżej 50. Ja to wezmę, no to z tego względu, że u niej się to często zdarza. Najpierw to pominęłam, natomiast teraz czarna magia. Właśnie, my w ogóle nie idziemy w czarną magię. Pocisk pustki. Mam tylko jeden i możemy rozwijać, natomiast ja w nic więcej nie dałam, to będzie trzeba poprawić. I mamy atrybuty. I u niej damy może teraz w siłę. Może jakaś lepsza broń wskoczy, chociaż chyba nie mieliśmy zbytnio wyboru. Natomiast u Iri, chyba tak to powinnam wymówić, pójdziemy w białą magię, czy w tajemne łucznictwo. Łucznictwo, tajemne łucznictwo. Co my tutaj mamy? Za każdym razem, kiedy użyjesz eliksiru życia, odzyskasz niewielką ilość skupienia. Dlatego u niej nie ma problemu ze skupieniem. No właśnie. A tu świetlista strzała. Czemu ja nie mam tego ustawionego? Powinnam dostać po dupie. Co my tutaj mamy jeszcze? Strzała oplątująca. Fajnie, czyli zatrzymamy... Nie zatrzymamy. Zmniejszymy szybkość poruszania i rzucania czarów i ataku. Niezłe, na jakiegoś takiego, wiecie, przeciwnika lepsiejszego troszeczkę. I co tu jeszcze jest? Przywrócenie. Uzdrawia cele znajdujące się na niewielkim obszarze i neutralizuje ciążące na nich efekty negatywne. Zaznacza do celowego wroga. Wszystkie jednostki atakujące tego wroga zostaną uzdrowione. To jest dobre, bo jeżeli oczywiście swoim wojskiem dowodzimy i oni obrywają dość mocno, możemy go zaznaczyć i zostaną uzdrowieni. To jest fajne. A tu zapewnia postaci regenerację. Ciężka sprawa. Dobre, wszystko jest dobre. I ciekawe. A, tylko najpierw musiałabym tę ścieżkę odblokować. Co jest ten środek? Korzystanie z umiejętności uzdrawiających kosztuje 20% mniej skupienia. Możemy zrobić z niej. Łucznictwo rozwinęłam. Właśnie, tej odbijającej strzały tutaj nie ustawiłam. Zaraz to naprawię. Oplot czy leczenie. Zrobić z niej uzdrowicielkę typową, czyli by było trzeba iść środkiem. I tutaj mam wskrzeszenie nawet. Aha, nie, nie, nie. Przywraca życie wszystkim sojusznikom na docelowym obszarze. A tutaj mamy co? A tu przekazuję 5 punktów skupienia. Ja bym jednak wolała, żeby ona szła w jednostki, więc najpierw zrobię to. Chociaż mogłam to, to i to, ale niech będzie. I teraz mamy jeszcze atrybuty. Siła woli. Inteligencja. Zręczność. Budowa. Dam jej trochę więcej życia. Tak, wiem, że to... Nie ma być koksem. Niemniej jednak ona miała troszeczkę za mało, bo miała poniżej 200, chyba 183. Nie zwróciłam uwagi przed chwilą. I teraz jak my to robiliśmy? Mam białą energię, mistrzostwo zasięgowe. Okej, to są pasywne, a to jest to, co możemy umieścić, rozumiem. Z czego rzadko korzystam u niej? Czekajcie, jak to się robi? To w ogóle... A, dobra, dopiero się przestawiło po jakimś czasie. Okej, kumam. Tylko po 3 można mieć. Ale lipa. Teraz mamy tak, R, leczenie, E, ta strzała, to jest fajne, dobra, to niech będzie, czyli mamy 2 leczenia na jednostki, na bohatera, niech będzie, a ta nasza pani, nic nie ma ciekawego, Isgrim, to co ma, to ma,
Okej, niech będzie. I teraz jeszcze talizmany może bym pozmieniała, chociaż ja wiem, niekoniecznie. Tu bym jej coś wrzuciła, bo ona nie ma biedna nic. Zupełnie nic. Jakiś talizman by się przydał. Strefa uzdrowienia. Mikstura świeżego umysłu odpada. Strefa ognia. I to jest tylko jeden ładunek. Dobra, niech ma. To jest to spiżmowy lód. Może to rzucić na siebie i przetrwać, jeżeli będzie bardzo źle. Chyba, żebym to zamieniła. Dałabym to naszej tej bohaterce Airi. Dobra, niech będzie na razie tak, jak jest. I co my tu mamy jeszcze? Przydałby się jakiś pierścień dla niej, albo właśnie naszyjnik. Nic nie ma. Bzdety, bzdety, bzdety. Tak, dokładnie nic nie ma ciekawego. Nic, co można by tej kobiecie naszej zawiesić. Okej, czy wszystkim wszystko rozdałam? A jednak nie, tak myślałam, że krasnoludowi powinnam była dać... Tam w budowę. Dalej koks. 432 powinien to ładnie znosić. Ma miecz dwuręczny. Przydałaby mu się tarcza. Byłby jeszcze lepszy. Może zadawałby mniej obrażeń, bo rzadziej by atakował. Niemniej jednak. Boże, wszystko na budowę dziewiątą. Dziewiąta. Siódmy. Szansa blok 16. No to kurczę obrywał w tej walce, może dlatego, nie wiem, że tak się rzucał do przodu. Sprawdzimy to sobie jeszcze. W każdym razie idziemy teraz pogadać tutaj do tego gościa. A najpierw... Wow, ale ten już nie wygląda jak ork. Pan Arazugan za załajetu kamlar. Do you see that? Can you hear us? I'm sorry, but we don't understand. We Kwaslan. Za Zaladar? Punara Yuganza. Zawayetu Kwanlar. Zanzu Nomyan Kesnai. Zanladar? Fascinating. You speak their tongue? A bit. I've never used it in an actual conversation, though. I still can't believe this is happening. We're talking to a living shaper. So, what did he say? I don't think he was talking to us. He's not even entirely aware of our presence. I think he's gone completely insane. Interesting. Well, he doesn't seem a threat. I suggest we keep on exploring first, and maybe come back to him later. There's not much we can do for him now. Feels strange to do that, but I guess you're right. We need to find that nexus first. Lead the way, Tahar. To jest ciekawe, bo ten głos, który śpiewa tę pieśń... So, Iskrim, how long have you been doing this? Doing what? Digging up bones, dusting off trinkets? I honestly always thought archaeology was just a hobby for the nobles with too much money. Well, it is, in a way. And I'd have to lie to you if I told you my life's been particularly easy. Especially during the Mage Wars. Yeah, I guess. Did you ever think of going elsewhere? Kalea, maybe? Finn and Mir? Why did you even leave Windhall? To jest fajne właśnie, że po postaci rozmawiają ze sobą i próbują się czegoś dowiedzieć o sobie. Kalea, especially. Marvelous place for scholars. But then trochę wygląda jak ten tytan z Heroesów. Pogadali. Sure. Will do. Czemu więc? Dobra, mamy nieumarłych. Tutaj mamy jakieś przejście piękne.
That way? I tu się dopiero lokacja otwiera. Tyle rzeczy do sprawdzenia. Prawo, góra, dół, prawo. Ja pierdziu. Gdzie iść, na co patrzeć? Tędy nie przyjdziemy. Przyjdziemy sobie natomiast na prawo i może z prawej na dół zejdziemy, co? Nie bardzo, czyli tylko góra. Sure. You got it. Tylko jak skręcimy w prawo. Chociaż luknijmy sobie, co tutaj będzie. To jest kupa terenu, to w zasadzie będziemy do środka mapy się zbliżać. A nawet nie. Sure. Blasted armor. To tamty to był jakiś podrabiany chyba zmienną kształtny na to wychodzi. Cóż to jest? Tu mamy skrzynię. Wzmocniona przeszywnica magii. I dla naszej koleżanki się przyda. Zobaczcie, już tak, statystyki są na zbroi na 10 i... No proszę. I na odporność po 10 i 30. 1155. I eliksir uzdrowienia. Okej, okay, od razu co na ją założymy. Mam nadzieję, że będzie mogła. O panie, ale dostaniesz. Ekstra ciuchę. No proszę. Może ciebie chroni, to jeszcze odporności ci dużo daje. Takich dobrych ciuchów nie mieliśmy. Po 5, po 5 i po 0. No, wzmocniona ciężka kurczuga to nie to. Kurczę, ej, ekstra szaty dla maga po prostu. Ładnie trafiliśmy. Cóż to jest? Obelisk emituje magiczną energię, niczym ognisko, ciepło. Niezależnie od tego, jaki cel pełnił, musiał być bardzo ważny dla tego miasta. Let's see. Otworzymy je sobie. Gdybyśmy chcieli na... O, coś tu chodzi. Lodowy golem. I ona akurat dostała odporność na lód. Ekstra. Może chociaż kolczyki. O, tu ogniste. Super. Na razie ich zostawimy. Chociaż zapiszę i sprawdzimy, jak sobie poradzimy z takim jednym golemem. No to akurat tego jego żagiew średnio się przyda, widzę. O mój Boże. Wątpię, żeby golem krwawił. Ale leje. Jeszcze by... Kurczę, jeszcze powinien wybuchać na koniec, nim byśmy tutaj popadali ostro. Co my mamy? Część ognistego golema. Właśnie, przecież w tej lokacji z poprzednimi... z tymi golemami... Dostaliśmy dwa klucze. Ja ich w żaden sposób nie wykorzystywałam. On mówił o jakichś drzwiach, tylko oczywiście ja rozglądając się po mapie nie doczytałam, o jakim mu chodziło. Oni się pytali, jak je otworzyć. Nie znalazłam ich, a chyba powinnam. Może właśnie dwa klucze do nich były potrzebne. W każdym razie, jak znajdziemy jakieś mięso, bo chyba tu za dużo nie będzie tego mięcha, to się do niego cofniemy, żeby mu je zanieść i wtedy ewentualnie jeszcze sobie przybadam albo poza streamem tę lokację, bo no chyba tam coś ominęłam. No nie. Ten jest ognia. Okej, a ten jest lodu. Dobrze mówię? Gdzie on był? Gdzie byłeś, misiu? To jest pan od ognia, a gdzie był ten pan od... A tu był pan od lodu. Właśnie nie wiem, temu gorzej z oczu patrzy? Let's see.
No i co? Wow, co się z tym dzieje? Nic nie możemy z tym zrobić, to nie nasze. Tu widziałam gdzieś u Morlaka, fajnie by było go ukatrupić, tak na amen. Nie zabić na śmierć. O mamo, a co to? Lots of them. How did they get here? They could be shapers, couldn't they? Or Hibernians. Only because nobody in our era discovered Mulandir doesn't mean they didn't. Remember that mage in the caves? O matko, przeatakowali mnie tutaj, ja nawet nie zauważyłam. Wypróbujemy sobie ten nasz strzał, który będzie się odbijał. Wypróbujemy, czy nie? Lu. Chcesz powiedzieć, że jak oni umierają. Tu jeszcze nas zatruwają. No złoto za nich dostajemy ekstra. Tu był ten miś, prawda? Ten był taki lodowy. Tamten od ognia. Hugo wie, albo jakiś mak powietrza. Amazing. Simply amazing. What? The city. Did you notice the vegetation is quite different from where we came from? No, takie bardziej tropikalne. And it's a lot warmer. Exactly. And it's these canals that are responsible for it. They channel the underground rivers, warm the waters up with their city's technology and lead them all the way through the city. This way, the valley of Mulandir is always fertile. Eternal summer, so to speak. Hmm, that's interesting indeed. Okej, okay, i chyba znaleźliśmy kolejny ten sam pierścień, zwierciadło lśnie, więc nasza koleżanka go tym razem przejmie. W końcu ma jakąś błyskotkę, jak na kobietę przystało. Okej. Okay. I co my tutaj możemy jeszcze znaleźć? Tutaj chyba nie bardzo możemy się dostać, z tego co widzę. To jest niedostępne. Więc pozostaje nam tutaj udać się na tych kaparów. Kafarów. Coś tu siedzi większego i to mi się nie podoba. Zapiszemy sobie. Ten jeden dość niewygodnie wygląda. Idą, idą, dobra. Kurde, ten na czerwono taki jakiś nieprzyjemny, nie? Nie wyciągnęłam ich. No jednak jest jeden. Nice, nice, nice. O, krasnolud jaki wolny. Nie zblokował nas dupek, nie dał się łuka trupić. Czy on coś zgubił fajnego? Wyglądał groźnie, a jakoś tak nie bardzo. This way, right? Co oni tu robili? That way? To roślinność wygląda dość fajnie, nawet jak się przybliży mocno. I tu jest chyba przejście, nieprawdaż? Blasted armor. Dokładnie. Coś podejrzewam, że tutaj też ktoś będzie siedział, zapiszemy sobie. A jednak pusto. Opuszczone miasto. Got it. Ruiny w zasadzie. Okej. Okay. Coś dobrego. Nihalf's hammer. Isn't this incredible? The buildings are almost still intact. Hard to believe nobody ever found this place before. Right in the middle of Iskander. Pan życia i śmierci, rękojeść. Czy to jest część? Bo to jest... przedmiot fabularny, artefakt. Część dawno zapomnianego pana życia i śmierci, pierwszorzędnego narzędzia zbrodni, które wiele lat temu służyło najzdolniejszym członkom kualijskiej gildii skrytobójców.
Jeśli uda się połączyć elementy tego sztyletu, nikt i nic nie będzie mogło cię powstrzymać. A jednak, tak jak mówiłam, czyli mamy w częściach jakiś lepszy item. W tym wypadku sztylet. Uhu, to mi jakoś grubo wygląda. Prawda? To nie jest jakieś ważne miejsce? Nic o nic. Tutaj możemy na lewo chyba jeszcze iść. Fajnie, czyli dostaniemy się jednak trochę na tę połowę? Czy jednak nie? Dlaczego to jest zamknięte dla nas? Ej, co tu się dzieje? Pokazuje, że można tu wejść. Nie. Może i nie. Czy chciałabym za dużo? No dobra, nie to nie. Tu pójdziemy sobie którędy. Tutaj? Nie jest jej przejście. Oczywiście pójdziemy do góry najpierw. A u góry... Nie będzie nic, nie będzie przejścia. No nie, znów tym golem, będzie ciężko. To chyba nie bardzo na niego działa. Uwaga, przypierniczy. Okej, podjarali się niestety troszeczkę. I co tu mamy? Znów część ognistego golema. Pytanie, czy to można otwierać? Mamy dwa klucze w każdym razie, ale golemów było więcej. Pokonaliśmy dwóch, a na pewno jeszcze jest jeden. Okej. Może to nie akwedukty, a... Will do. Dbali, widać, o wystrój wnętrz. Mamy iść na prawo, więc ja zbadam lewą stronę, żeby niczego nie pominąć. Wygląda to, jakby była tu droga. Chociaż może tędy nie przejdziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Drużyną do przodu. Zostawiłam tu jakiś skarb. Czy ja tu zaglądałam? Nie. Pieniążki. Got it. Okej. Tutaj mamy kolejkę. Możemy sobie zakolejkować nasz ruch. To, co będziemy chcieli tam robić. A tędy? Nie przejdę tędy. Okej. No to czyli zostaje nam prawa strona, a przejście było tutaj. Moglibyśmy, czyli jak to wygląda, tutaj sobie wchodzimy, tu jest wejście na środek, tu możemy odbić, tak jak tu prawdopodobnie. Okej, kolejny golem. All right, why not? A goal. Don't let down your guard. No kurde, ale dostanie panna. No co znajdzie, powinno mi ją pierwszą uleczyć. No właśnie, o tym mówiłam. Ponieważ jednak ona ma leczenie, a oni nie mają. Podnosimy pannę. I teraz mamy rdzeń ognistego golema. Ej, to jest coś jeszcze ciekawszego. Tu coś leży dobrego.
Ciekawe, komu to wypadło. Co my mamy? Eliksir ulgi. Aha, czyli regeneracja zdrowia w trakcie starcia. Jakiś łuk fajny. Zaraz zobaczymy, czy ona nie będzie mogła go nosić. Jak tu się dostać? Uczekajcie. To się zaznacza, podświetla nam się to, ale nic się nie dzieje. I mamy kolejny. Ciekawe. Zapewne tu wrócimy. I będziemy musieli coś tu zrobić, tylko pytanie co? Blasted armor. That's the way. Jak na razie pusto. Aha, i tutaj też nie wejdziemy. Wygląda jakby było przejście, ale rozumiem, że jest zbyt stromo. A tu? Tutaj zobaczcie, zielona ta roślinność. A tu właśnie wszystko wymarło. So Mullendeer's watering system didn't extend all the way up to here. Or parts of it broke over the centuries. That it's remained functional until now is already a phenomenon as it is. Co to było? Fine. Nie podoba mi się to. Tiara's breath. What was that thing? No idea. But it fit the description of that great evil the God King was talking about, didn't it? You're right, huh? If this creature came to visit the goblins every once in a while, I can understand why they were scared. Why not? They will More fighting. Fall. Does this never end? It's really necessary. Focus, Syria. Focus. Mamy obrażenia od tego lodowego golema, natomiast tam to jest stworzenie. Kurczę, co to było? Twardziel, ale małe obrażenia. This way, right? Interesting. Cóż to jest? Demoniczna esencja. Jakiś demon. Since we met. You are safe from the Bloodburn because you have a spark of magic in you. What about the rest of the dwarves? I've heard the orcs have been struck by it too. To be honest, I don't know. I haven't been in Windwall for over a decade now. How come? Let's not go there. Not now. Oh. Sure, I'm sorry. It's fine. Yes. Aha, czyli możemy mieć maksymalnie dwa otwarte portale między którymi będziemy podróżować. Okej. Sure. Sounds like a plan. Zbliżamy się do punktu docelowego. You got it. Niemniej jednak ja tutaj sobie przeszukam, czy coś nie leży ciekawego, ale nie bardzo. Lewa. Chyba niczego nie ominęliśmy. Tam już widzę, że nie wejdziemy, także kierujemy się dalej na lewo. Jest przejście? Nie ma przejścia. That's the way. Understood. No dobra, dokąd zmierzamy, czy tam dokąd toptamy, czy jak to było? Okej, czyli my tędy w ogóle się nie dostaniemy. Wchodzimy do portalu w takim razie. I przeniesiemy się tutaj. Pach. I teraz wyruszymy w zupełnie innym kierunku, czyli w tę stronę, a może tutaj w prawo w końcu. A ten smakołyk na środku zostawimy sobie na później.
No nie mówcie, że nie możemy tędy przejść. No kurczę, przecież to wygląda tak obiecująco. Tu jest przejście. That's the way. This way, right? Dokąd tu ptamy, dokąd zmierzamy? Uuu, jest coś. Chociażby po to się... Wzmocniona zbroja łuskowa. 20 i 20 odporności na lód. Ej, dobra jest. Kto ją założy? Mamy tak, po 19 i 16. Budowa 5, budowa 5. 300, 102. No dobra, zakłada sukienkę. W takim razie wymieniamy ją. Ta kasę. I Grim żadnej z nich nie może założyć, okej. Okay. Czyli jednak warto było tutaj zajrzeć. Widzieliście na samym końcu pośród koniczyny skrywała się skrzynia ze skarbami. Nie chce mi się wierzyć, że tutaj nic więcej nie ma. No cóż, może nie ma i koniec. No dobra, czyli środek i mamy tutaj lodowego golema. Czyli będziemy go tłukli pół godziny? Dajesz, brygado, dajesz. Znowu leżę. Pada. A nie, jeszcze musiał nas na koniec położyć. Okej, okay, padł. Zbieramy skarby po nim. Rzucimy sobie właśnie coś na... Na życie, bo ten tutaj wleciał, już myślałam, że nas przeatakuje. Zobaczcie, schody są na górę i my nie możemy tutaj wejść, to jest ciekawe. Co oni się tak pokładają? No właśnie, nie wiem, lubią chyba. To będzie większego depsa zadawał. Nam ich była już chcą zabrać, podpalił wszystkich. I musieliśmy, no to jednak pada szybciej, za to większy deps. Dobra, padł. Jeden ork widzę tutaj, czy tam goblin nam się naprodukował. I tędy dotrzemy do góry, to nie. To na razie sobie odpuścimy, spróbujemy jeszcze wejść tutaj po schodach. Okej, okay, i jeszcze raz na naszą przyjaciółkę. Tak na wszelki wypadek niech będzie. Sure. Sure. A, jest skrzynia. No, poszłabym górą i bym mogła nie zauważyć. Let's see. Co mamy? Kruczy dziób, czyli mamy kuszę, jednoręczna, wzmocniona, nabijana zbroja, skórzana, 15 i 10, też fajne parametry i trochę golda. Kusza, kusza, kusza. Blasted armor. Sprawdźmy tą kuszę. Okej, okay, jest, kruczy dziób, 16 i 19. Nie może. Siła 4. Natomiast ona ma siły 1. Nie bardzo, więc ona z łuków. Mogłabym tylko jeszcze zobaczyć. Czy nie ma lepszego łuku dla naszej koleżanki? Ach, myśmy jej laskę wsadzili.
Dlatego nie może używać tej zdolności. Co my tu mamy? Zimowa laska. 35-40. To samo. 513. No dobra. Czyli w zależności od tego właśnie na żywiołaka, ognia, laska. Co mi się wszystkim stało tutaj? Alright, why not? Nie działa na nas. To jeszcze raz się upewniliśmy. Tędy nie przejdziemy. Tu chyba jednak wyjść w ogóle nie możemy. Nie. Chyba, że tędy byśmy poszli. O, o, o! Tutaj zajdziemy. Ej, poczekajcie. Cofnę się leciutko. O, fajne gadżety na tej mapie leżą jednak. Nie możemy tędy przejść. No przecież przechodziliście przez coś takiego wcześniej. O, jakie to jest przykre. Tędy też nie. Tutaj mamy... O, tu jest zapora. Okej. I przejście dalej. Oni tutaj jakby wszyscy uwięzieni byli. Ja tego nie rozumiem. Coś tu jest nie tak z nimi wszystkimi. Teraz mamy tak, jednego tutaj, tu jest drugi, tu jest trzeci. Nie wiem, co się dzieje z prawej strony, czy nie znalazłam przejścia żadnego. Czy to było przejście? Ale chyba nie, prawda? Podchodziłam tutaj. Dobra, sprawdźmy to sobie, zrobimy sobie zapis. I zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ah, yeah. Do you see that overgrown building? That's the Nexus. Niehoff's hammer. It looks just like on the stone carvings. Seems to be protected by some kind of barrier, though. How do we get past? Excellent question. Hey, Ragnar. I doubt we can banish that barrier by force. Maybe... Oh, yeah. The ghost. He might know something. Worth a try, I suppose. Let's head back. No właśnie, czy oni przypadkiem nie stanowią tej bariery? Duch. Rozumiem, że to oni są tymi duchami. Okej, jaki duch? Ja coś przegapiłam, czy chodzi o tego na samym początku? No właśnie. Dobra, wejdziemy tutaj. Sure. Klikniemy sobie i to otworzymy. Mogła będzie z tej lokacji bliżej. So, what's the plan? Tak, Mikołaj się popisał jak nic w tym roku, mówię wam. Understood. Dostałam tu peceta, coś ciekawego. Gdzie leżą? Ha, musieli przejść górą. Jakiś tam kosmetyk dostałam, też dość ciekawy. Ze Stanów aż jechał. Takie fubździu, ale fajne. Przenieśliśmy się? Przenieśliśmy. I musimy iść do tego pierwszego, rozumiem. To jest chyba jakiś wyjątkowy, czy... Możecie się pochwalić, co wy dostaliście. Punara Yuganza. Zawa Yetu Kwanlar. Well then. Iskrim, can you ask him about the barrier? Yes. Vorzan Devlar, Zawa Yetu Zvan Yaras? Kwan? Van Drax, Vorzan Devlar. Punara Yuganza, Zawa Yetu Kwan. A to sobie sama prezentuję, w miarę możliwości, jak bardzo potrzebuję. Devlar.
Oh, I see. So? It's complicated, but I think I understand now. He's part of a defense mechanism, so to speak. His soul is bound to the city in order to protect it. I think he wants to be freed. Skoro jest obrońcą, dlaczego nas nie zaatakował? Czy wie, w jaki sposób zginęli zmiennokształtni? Does he know how the Shapers died? That's one of the greatest mysteries on Io. I asked him that, but he didn't react. I think he knows, but his mind isn't able to process my question. It's sad. There's the source of Shaper knowledge, yet we cannot access it anymore. Source of knowledge? That's a person you're talking to. Or was one. You know that, right? I do. Doesn't make his existence less phenomenal. If he's here to protect, why didn't he attack us? Good question. Maybe the magic that controls him got weaker with the centuries. Hmm. And if we free him, will that banish the barrier? Well, the problem is, he's not alone. There are still three more of his kind here in Mulindir, and unless we free them all, it won't get us any closer to the Nexus. Then we need to find them all. How do we free them? Well, that's the thing. I might have misunderstood, but I think we need to fight and, well... Wow, czyli musimy się prać z nimi. Blazes, this is so ironic. Here we are, the first sentient beings to walk this city in millennia, and now... Well, if we want to enter the Nexus, I doubt we have a choice. Also, they don't exactly seem too happy here. I know I wouldn't if I'd been roaming a deserted city as living dead for millennia. I know. It's what they want. Okej, czyli on nas nie zaatakował, ponieważ my go nie atakowaliśmy. I'm sorry. Zalam Kar! Pytanie tylko, jak mocny jest. Nie za specjalnie. Powiedziałabym, że ten golem ognisty był większym problemem. Ciekawe, co po nich wypada ciekawego. Co my tu mamy? Pawęż i wzmocniona ciężka kulczuga. Co jest? Co się dzieje? Something revived him. The Godstone. Imprint our rune on the Godstone. That might sever the connection. Okej, no a ja sobie tutaj spoczęłam. Super. Rozumiem, czyli on go wskrzesza. No dobra, musimy to przejąć. Interesting. What a waste. Let's see what he has on him. Okej, odłamek runy. Fabularne. Shard. I wait. Tahar, that rune Lacaine gave you, could you show it to me? Sure. Fascinating. They look alike. How is that possible? Good question. I suggest we take a closer look at it later in the Nexus. Now come, I'd like to get this pointless butchering over with as soon as possible. No właśnie, bo my otrzymaliśmy runę, prawda? This way, right? Pytanie tylko. Skąd on miał? Miał. Czy on tutaj był, skoro mówi, że jest identyczna? Ten krasnolud wychował się w Rivelpoolu. No jest całkiem możliwe, prawda? Ten akcent. Już zaatakowała. Ekstra. Czy on nas podpala? Tak, bo to ten od ognia. Nice. Czyli na ogień powinien być chyba odporny, nie? Taki był. Dobra, bierz wszystko i szybko ten, bo... I mamy odłamek. Kolejny. I zostało nam jeszcze dwóch, więc... mogłabym podejść tutaj. O Jezu, co ja robię? Albo tutaj. I się przenieść, bo myślę, że z góry będzie szybciej. I odblokujemy sobie ten tutaj.
Cały czas mam ochotę na to mówić Palantir. Nie mam pojęcia dlaczego. I tutaj z góry będzie szybciej. Chociaż tego nie odnalazłam, widzicie? Tutaj z prawej strony byliśmy, natomiast tutaj ta lewa... Ciekawe jaki to będzie. Hej, psajko. Co tu się dzieje? Nie wiem. Understood. Oj, tutaj mieliśmy swój. Interesting. Którego nie odblokowaliśmy. Tutaj też mogły leżeć jakieś skrzynie, które ominęłam. Ale wygląda na to, że jest pusto, a tutaj... Aha, tu jest zaraz ta bariera. Czyli odpada... Kurczę, byliśmy tak blisko, a tak daleko. Ten jest elektryczny? Wodny? Tak, woda. Jego żywiołem jest woda. Mamy przyjaciela. Pada. I mamy znów sygnet gildii stwórcy. I co to daje? Co to daje? Skupienie plus 5. To się przyda. No nie! Zrobiłam to za późno. Ekstra. O jest, zdążyłam. Nice. To niepotrzebnie się widać, biłam z tamtym. Po raz drugi mogłam po prostu podejść. Co to ma być? A jednak nie. To powtórka z rozgrywki. Po prostu lubię widać. Chwać się w końcu. Ekstra, teraz już nie wstanie. Blasted armor. No dobra, czy coś zostawił tutaj ciekawego? Tu mogliśmy zejść po schodkach. Ej, no jakim cudem przecież... Ej, tu jest jakiś bug, bug, czy coś. No przecież, prawda, był już niebieski. O co tu chodzi? Co my tu musimy podejść wszyscy? No jest niebieski. Jest niebieski. Sounds like a plan. Understood. Nie rozumiem. No dobra, i został nam ostatni z tego co tu widzę. Zastanawiam się tylko, czemu nie mogę tutaj tej strony zbadać. No musi być gdzieś tam to przejście, prawda? Tego jego mościa widzieliśmy. Może nie. To jest jakaś czarna magia. This place is a bloody graveyard. Wow! On sobie ewidentnie, nie? Jakiś nekromanta. Tego pana tutaj lejemy. Co to jest? Nie, najpierw kamień, bo on tutaj wstanie zaraz. Znowu nas zamroziło coś. Ekstra. Nic nie mogę robić. Fuck, nie zdążyłam. A ty znowu wstał? Nie, bo nie zapisywałam. Co to ma być? They will fall. Wierzę mi to.
Dupa. Przerwali jej. Koniec. Poginęliśmy. Na, 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 na. To zaraz zemrze. Wszyscy mi popadają. I tak tym optymistycznym odcinkiem chyba zakończymy dzisiejszą serię. Nie wiem, jak u nas sprawa. Najgorsze jest to, że ja chyba nie zrobiłam save'a. Tak dobili ją, nie zdążyła wstać. Widzieliście to? Wszyscy poginęli. No dobra, ja kończę w takim razie. Na dzisiaj. Tak to wyglądało. Była tam, myślę, 2 godziny były, albo i 3. Why not dotka? A nie wiem, jakoś ciekawsza ta gra jest bardziej. Nie wierzę po prostu, że padłam przed ostatnim obeliskiem. To było przykre. No cóż. No! Jakaś masakra totalna. Jeszcze chyba nie zapisałam. Z tego co pamiętam. Restartuj, tylko nie wiem, czy to będzie cała lokacja. Czekajcie, quick save. Autosave. Nie. Tutaj mamy tak, 8 godzin, 58, 9 godzin, 5 minut, nie wierzę po prostu. Pytanie teraz, jak zrobię restartuj, to gdzie będzie? O Boże, umieram, teraz nie wiem, gdzie to by było. 9 godzin, 5 minut, 9 godzin, 9 godzin. No to jest najpóźniejszy save, jaki był i to była godzina 20.12, czyli co najmniej 7 minut temu. To ja sobie to po prostu ten tekst podciągnę i usłyszymy się jutro. Co my jutro mamy? Myślę, że chyba tak wcześniej będę. Może godzina 12, 13 bym sobie to postreamowała. Mamy jeszcze Residenta do skończenia. To ostatnia akcja. Nie wiem jak tam będzie, bo chyba mam za mało amunicji i środków leczących. 7 minut, nie tragedia. No niby nie, ale podejrzewam... Tak, tu już jest 57 minut tego streama, przedni. I tak musiała cięcie robić i wtedy kolejne, nie? Ciekawości, gdzie jesteśmy. Aha, na tym. Jezu, czyli tych jeszcze dwóch mam do porobienia. I chyba zamiast tej lachy muszę dać jej ten łuk, bo będzie bardziej odpowiedni dla niej. Two more left. See if they also have a shard in them. To na pewno. Huh? Interesting. Got it. To był tym prostszy, prawda? Z tym ostatnim jest problem. Tak, strumień dla bezrobotnych. Dokładnie, Janek. Będzie od godziny 13. 12, 13, bo pewnie nim się zwleka. Może ktoś sobie urlop do Sylwestra wziął. Na pewno dalej, prawda? Chętnie dają. Coś tu zbierałam po drodze z tego o, co pamiętam. Coś tu zbierałam dobrego i teraz tego pewnie nie zbiorę. Albo z niego coś zebrałam. Z niego na pewno. Sure. Tak, to był ten wodny. Sure. No i tak jak, kurczę, z nikim nie było większego problemu, tak z tym ostatnim nekromantą będzie większy problem. Alright, why not? One more soul to save. Tak, ten pierścień. Interesting.
Jeszcze raz ustawianko, gdzie mamy błyskotki. Nie tu, nie tu. Może tutaj? Też nie. Nie bardzo. Nie wiem, gdzie on jest. Skupienie plus 5. Jej się przyda, bo ona ma to skupienie. Kurczę, słabiutko u niej z tym. I teraz przejdziemy na prawo. Jak się do tej walki przygotować? Na pewno zapisać, prawda? On tutaj widzę punkt jeszcze dostał. Tylko punkt czego? Zdolności. Okej. Okay. Damy w to jeszcze raz, podwójnie. Krwawienie przez pewien czas powoduje obrażenia super. Jest to, jeżeli ulepszymy, na drugim poziomie to mamy teraz. I ten sobie dupek tutaj tych pomocników weźmie. Damn, pozamykał nas i nie mogę teraz tutaj podejść, nie? I dupek wrócił. Danger up ahead. Bo on znowu wróci. I need help over here. Jak kupić tego dziada? Nie mogę do tego podejść. They killed one of our heroes. Nie daje no. Nie teraz. To jest koniec tej przygody. Nie wiem, jak mam ubić tego gościa. I oni za każdym razem stają. Nie wytrzymał. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Tada! Tak się kończy zabawa z tym jegomościem tutaj. Punkty zdolności 9. Co tu się wyprawia? A, kumam. Dobra, zużyłam tę miksturę. To dobrze, że mam zapisane. Która jest odpowiedzialna za to, że mogę rozdać jeszcze raz wszystkie punkty. Akurat to, co mi, nie wiem, jakoś bezmyślnie nie wydałam. Jak ubić tego nekromantę, który po prostu wyzywa non-stop te jednostki? I po prostu jest nie do ubicia. On strasznie szybko się wskrzesza, to po pierwsze. Po drugie, nie możemy podejść do tego obelisku śmiesznego i go przemienić na swoją modłę. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Strumień dla bezrobotnych i nocnej zmiany. No dokładnie. Jest 20:27. Ja na razie sobie zrobię przerwę. Nie wiem, może wrócę jeszcze później, ale z tym samym. Będę się zastanawiała. Pewnie w ogóle posiedzę sobie tutaj, może jakieś, czego bym wolała nie mieć na nagraniu, jakieś próby tutaj podejmę, nie wiem, ukatrupienia tego gościa. Zobaczę, co na niego działa, co nie. Muszę wczytać tak czy siak. No dobra, a na razie z wami się żegnam serdecznie. Idźcie tam wyjadać z lodówki, co pozostawało. Co ja też uczynię. No, i trzymajcie się, pa. A mnie wkurzył na koniec.